Powiedz mi, jak uprawiasz seks i jak przeżywasz rozkosz? A powiem ci, jakim człowiekiem jesteś w życiu, jaką kobietą jesteś w życiu, jakim mężczyzną jesteś w życiu. I tak, jeśli na przykład jest ci trudno dojść do orgazmu, gdzie jest ci trudno odpuścić kontrolę, gdzie potrzebujesz mieć wszystko pod swoim okiem, tak żeby czuć się bezpiecznie. Jeśli na przykład czujesz, że brakuje Ci dość nawilżenia, gdzie jesteś zamknięta na przepływ w swoim życiu, w swoich finansach, w duchowości, w relacjach? Jeśli na przykład czujesz, że Twoje ciało jest spięte, to jakiego rodzaju urazy chowasz? Co Tobie się przytrafiło, że tak zmagazynowało się w Twoim ciele, a czym się nie zajmujesz jeszcze? Jeśli jako mężczyzna dochodzisz przedwcześnie i ejakulujesz przedwcześnie, to czego się boisz? Na co jest ci się trudno otworzyć? Przed czym uciekasz? Te pytania, które teraz zadaję, one płyną bezpośrednio z moich doświadczeń, z moimi klientami. A co jest bardzo ciekawe, mają głębokie połączenie z tym, jakie nauki pobrałam we wszelkich warsztatach tantrycznych i szkoleniach takiego rodzaju. Nasze ciało jest mądre. Ono nie ma takiej logiki jak nasz umysł, bo umysł jest bardzo dualny, jest albo-albo, ale nasze ciała mają swoją mądrość i w tej mądrości można się rozsmakować, można jej posłuchać i można się na nią otworzyć. Ona jest znacznie szersza. Ona jest sferyczna, wszechobecna, jest, jest niesamowicie no, niezwykła. Łącząc się z taką mądrością, jesteśmy niezaprzeczalnie w najwyższym potencjale. Nic dziwnego, że wszelkie władze całego świata, na przestrzeni wszystkich historii, wszelkich cywilizacji, tych, które były oparte na podbojach, wiedziały dobrze, że jeżeli odłączy się człowieka od mądrości jego ciała, i czytaj tu, na pewno będziesz wiedzieć, jak ocenić cywilizację na podstawie tego, jak traktują kobiety. <grym> I tak jeśli taka cywilizacja gdzieś tam się rozwija i chce bardzo utrzymać władzę, to pierwszą rzeczą jest, odłączmy ich od ich ciał, bo dzięki temu będą łatwiej do sterowania. Będą się bali. Będą trochę bardziej konformistyczni. Będzie nimi łatwiej sterować. Spójrzmy na to, co się dzieje dzisiaj na świecie. Ja, ja nie jestem fanką teorii spiskowych, ale spójrzcie na reklamy. Miłość i ta grupa zakochanych oraz rodzice... Szczególnie matki, to są dwie największe grupy konsumpcjonistyczne na świecie. To są najlepsi konsumenci. Dlaczego? Bo są najbardziej napędzani i pożądaniem, i strachem. Taka branża, jak te wszystkie kwestie związane z organizacją wesel, ślubów one są niezwykle lukratywne. Tak, jak i te wszystkie związane z edukacją dzieci. I zapewnianiu dzieciom wszelkiego dobrego statusu życia i dobrobytu, byle tylko to dziecko było zadowolone i szczęśliwe, i mocne, i tak dalej, a celuje się właśnie w rodziców, po to, żeby bali się o przyszłość swoich dzieci. Według mnie jest to bardzo przykre, ale też płynie to poniekąd ja nie mówię, że bezpośrednio ale poniekąd i jest napędzane jeszcze dodatkowo oddzieleniem od mądrości samego siebie samej siebie. Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Porozmawiajmy trochę o ciele. Hmm? Każdy z nas ma ciało. Każdy z nas przyszedł na świat poprzez ciało. Ciało jest naszym wehikułem do doświadczeń. Jest naszym domem. Gdyby nie to ciało, to nie mogłabyś, nie mógłbyś oglądać mnie dzisiaj. Nie mógłbyś mnie słuchać. Nie mógłbyś czy nie mogłabyś doświadczać tego, co doświadczasz. Gdyby nie to ciało, nic byś nie mogła. A jak traktujemy to ciało? Traktujemy je tak, jakby było przeszkodą czasami, jakby było czymś złym. Mało tego, oceniamy je, że jest brzydkie lub nie takie, albo tu gdzieś coś zwisa, tam mogłoby być chudsze, tutaj mieć trochę więcej. To jest paranoja. Znowu daliśmy sobie, daliśmy się wkupić w, jakąś, w jakiś ideał, który się nam sprzedaje po to, żebyśmy napędzali koniunkturę. I to jest śmieszne. To jest naprawdę śmieszne. I przerażające, bardzo przerażające, bo jeżeli spojrzeć na to głębiej, to popatrzmy na to, jak wyglądają malutkie dzieci, które są kompletnie pozbawione wstydu. I ty również byłaś lub byłeś takim dzieckiem, kompletnie pozbawionym wstydu. Wstydu trzeba było nabyć w wyniku doświadczeń i uwarunkowania, jakie, jakie towarzyszyło tym doświadczeniom. I to uwarunkowanie nas otworzyło na to, żebyśmy czuli się winni temu, jacy jesteśmy: że mamy ciała, że mamy swoje pragnienia, że mamy pożądanie, że mamy marzenia, że mamy jakieś pytania. Zamknęło nas na to. Lub przestawiło nas na myślenie tylko o innych, żebyśmy zawsze stawiali ich na pierwszym miejscu. Ich dobro najpierw, potem moje, wtedy ja sobie zasłużę na to dzięki temu. Może ja ich najpierw uratuję, jeżeli oni czegoś potrzebują, i dzięki temu będziemy kochani. I to, to jest paranoja, to jest naprawdę paranoja. Ja, ja mówię teraz bardzo dużymi słowami, ale mnie to niezwykle oburza i bardzo niepokoi. Bardzo mnie to niepokoi, ponieważ jest to niezwykle powszechne i tak głęboko w nas wryte, że nawet nie wiemy o tym. Tak głęboko, że nawet o tym nie wiemy. Po prostu już zaczęliśmy w tym być, tak jak ryby pływają w wodzie i nie wiedzą, że pływają w wodzie. Czy ktoś z nas, to jest, ja wiem, że to jest śmieszne pytanie, ale czy ktoś z nas pyta się drugiej osoby na dzień dobry? Cześć! Co tam u Ciebie? Jak tam dzisiaj powietrze? Ja, nikt się nie pyta o powietrze, oddychamy powietrzem i jakby ono jest non stop wokół nas i my w ogóle nie kwestionujemy tego. I to jest naturalne, ale tak samo jest z tym uwarunkowaniem, tak samo jest z tymi przekonaniami, które wryła w nas kultura, w której żyjemy. A kultura to nie jest natura. Ja nie jestem przeciwko kulturze per se w całości, ale jest w niej wiele rzeczy, które bardzo nam nie służą jako, jako całości. Kobiety, z którymi pracuję, przede wszystkim doświadczają czegoś takiego, jak nie wiem, co czuję. Ja nawet nie wiem, czy coś czuję. Chciałabym nauczyć się czuć. Chciałabym poczuć coś więcej. Chciałabym, często mówią, wyjść z głowy. Chciałabym być bardziej w tej kobiecej energii. Chciałabym więcej rozkoszy, albo chciałabym w ogóle rozkoszy. To świadczy o czymś. To świadczy o czymś, co jest bardzo przykre. Dlaczego tak bardzo wmówiono nam, że czucie jest. Niżej intelektu, że emocje są niżej rozumu. Rozum, intelekt, celowość, sprawczość, działanie, robienie, być w ruchu to są rzeczy, które sprawiają, że za nie jesteśmy chwaleni, za nie jesteśmy obdarzani jakiegoś rodzaju wartością, potwierdzeniem naszej wartości. I to by było ok. Gdybyśmy nie celowali tylko w to, gdyby tylko te jakości nie miały jakby przewagi. Ale problem polega na tym, że wypieramy te, które de facto napędzają te rzeczy, bo to emocje, to pożądanie, to nieznane, ten chaos one właśnie są tymi, szczególnie kobiecymi, które mają właśnie zmieniać, popychać do działania, do do ustanawiania nowych rzeczy, do rozwalania starych schematów, do budowania czegoś zupełnie nowego bez wiedzy, jak to będzie dokładnie wyglądało, ale po to, żeby właśnie to rozwalić, żeby to zmienić, żeby to uaktualizować i boimy się właśnie tej zmiany. I to, co jest ciekawe w zmianach i większość moich klientów tak też mówi, boję się nowego albo mam lęk przed nowym, lęk przed nieznanym. Moi drodzy, moje drogie, My się nie boimy nieznanego. My się boimy, że w nieznanym będzie dokładnie to, co znamy. Że to, co już poznaliśmy, zabierzemy właśnie tam. I dlatego jesteśmy zamknięci na wszelką obfitość, radość i miłość, o jakie afirmujemy. Bo jak przyjdzie do nas więcej pieniędzy nagle, a my zostaniemy tacy właśnie pootwierani, tacy rozdający się na prawo i lewo, to będziemy jeszcze bardziej wydrenowani. <laughs> To jest jeden z lepszych przykładów, jakie mogę podać, ale de facto, czy nie warto zastanowić się trochę, właśnie czy naprawdę boimy się nieznanego, czy może boimy się właśnie tego, że to, co już poznaliśmy, właśnie tam będzie. To już jest projekcja i z tym można popracować. Ale schodząc do mądrości swojego ciała, wiecie co, łącząc się właśnie z tym aspektem, z tym potencjałem, można naprawdę sięgnąć czegoś głębszego sięgnąć odwagi, bezbronności, ciekawości. Takiego rozsmakowania się w życiu, zabawy, eksploracji, ekspansji, bez jakiegoś lęku o to, jakie to będzie. A jak się potknę, okej, okay, to przynajmniej będę wiedziała, że do drugi raz trzeba zrobić krok inaczej. I to jest nastawienie, które jest po pierwsze dziecięce i niewinne, po drugie mądre i wszechmocne. Ale my zostaliśmy odłączeni od naszej dziecięcości i niewinności poprzez wstyd i obwinianie. I w dużej mierze odłączeni od naszych ciał. Zejdźmy do naszych ciał, poczujmy je. One czują, one naprawdę czują i mówią do nas poprzez symptomy. Mówią poprzez to, że może mamy mało energii, że się nie wysypiamy, że mamy jakieś ochotki na słodycze albo słone rzeczy, że czujemy jakieś niepokoje albo napięcia. To ciało używa swojej poetyki, żeby się wysłuchał lub wysłuchała. Że ciało używa tego, co może, bo nie ma twoich ust, żeby do ciebie powiedzieć: Ej, zajmij się mną, ej, zadbaj o swoje granice, ej, słuchaj, masz gdzieś wyciek energii, może byś się tym zajęła. <grym> ono tego nie powie, ono pokazuje to tak, jak potrafi, tym, jak potrafi. Może warto tego właśnie posłuchać. I to jest jeden z pięknych pierwszych kroków zanurzenia się w kobiecej energii, posłuchania symptomów, które. Które wzbudzane są przez Twoje ciało, tym językiem, jaki ono ma. Zanurz się w tym, posłuchaj go. Ono nie jest Twoim wrogiem, ono chce Ci pomóc, ono chce Ci pokazać, gdzie Twoje granice są naprawdę mocno naduszane, gdzie Ty nie przeskakujesz poprzez własne ograniczenia. Kto jest dla Ciebie tą osobą, która faktycznie jest właściwa, przy której czujesz się wzmocniona lub wzmocniony, a kto tą, przy której czujesz się wydronowana lub wydranowany. Twoje ciało zna te odpowiedzi, ono instynktownie na to reaguje, ale znowu patrzymy na instynkty jak na poniżej tej wartości, jaką jest intelekt. Ale czy słusznie? Czy naprawdę zawsze to jest słuszne? Dorośliśmy z natury i natury nie da się przeskoczyć tak, o, ale lubimy ją deprecjonować, bo, no właśnie, bo to jest natura, czyli to jest zwierzęca, więc pewnie trochę głupsze. <noise> ale może właśnie tam jest mądrość. Ci z was, którzy są rodzicami, jakie to dla was jest patrzeć w oczy tych malutkich dzieci, tych waszych malutkich pociech? Bo gdy rozmawiam z rodzicami, z, mu, z mamami, z, z tatusiami, i oni mówią o, o swoich dzieciakach, że one są takie niewinne, takie czyste i mają takie, takie ostre spojrzenie, takie penetrujące i jednocześnie takie odważne, a poza tym takie mądre. I może ta mądrość właśnie w nas jest. I procesy, w których prowadzę moje klientki czy moich klientków, de facto zwracają do tej mądrości, do tej naturalnej, pierwotnej mądrości, nie zaprzeczając intelektowi. Ale łącząc to ze sobą, intelekt ma pracować dla nas, a nie ponad nami. To jest nasze narzędzie, to jest nasza wyszukiwarka Google, ona ma nam pomagać, ale ona nie ma nam sterować. A tymczasem, no. Trochę pozwalamy na naszym automatom i schematom zdecydować za nas. Ale czy warto? Czy to popłaca? To już jest kwestia taka, jaką każdy sam musi sobie odpowiedzieć. Ale gdybym miała cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek komukolwiek poradzić, już teraz, już w tej chwili, zejdź do swojego ciała. Naprawdę je poczuj. Ono czuje i gwarantuje ci, ty też je czujesz. Jeżeli myślisz, że go nie czujesz, to ono mówi do ciebie poprzez ból, bo ból na pewno poczujesz. A jeżeli czujesz już ból, to znaczy, że nie słuchałaś lub nie słuchałeś swojego ciała, swoich emocji, gdzie tracisz energię i pozwalasz się drenować, gdzie się rozdajesz, Twoje ciało próbuje ci to powiedzieć. Ono bardzo chce, żeby się wysłuchała, żeby się wysłuchał. I może warto, może właśnie warto, ale to już zostawiam Wam. I życzę Wam jak zawsze soczystości, przyjemności. I mniemuśności w swoich ciałach. Do usłyszenia, do zobaczenia.